Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Świata Dysku. Ze mną jest Ania. Cześć. I tak, i idziemy dalej przed siebie. Ostatnio zrobiłyśmy tyle progresu! Jej! No i niewiele więcej wiemy, jej! Poradziliście nam, żeby zanim wybierzemy się za mury, rozejrzeć się wokół uniwersytetu i wrócić się jeszcze na chwilę do przeszłości, bo mamy możliwość podsłuchać hasło do zakonu. No więc spróbujemy to wykminić. Wokół uniwersytetu to ja bym poszła do tyłu najpierw, nie? No. Bo jak rozumiem, to nie w środku. Czy my tu coś mamy więcej? Nie, chyba nie. Tu są worki, których już nie możemy... Kosz na śmieci. Czy one były wcześniej? Nie wiem, nacisnęłam prawym, zobaczymy, co nam powie. Co za zapach, ile much! Oficjalny obiad dla praktykantów zdaje się wyglądać dobrze. Super. No to jest... Aha! Zabrałaś cały kosz na śmieci. Walisko? Super! Teraz będzie śmierdziała śmiećmi. Ekstra. Ej, no, chciał, żeby nasza szata pachniała lepiej w poprzedniej części, więc ma na to szansę. Okej, okay, tego się nie spodziewałam. Myślałam, że nam coś powie albo wygrzebie coś ze środka. A on cały kosz zabrał ze sobą. Spoko. Dobra. To już wiemy, o co wam chodziło. Wejdźmy do środka i zobaczymy. Zobaczymy, co tam w tej przeszłości. Jak to się uda zrobić. W ogóle. Aha, tu jest biblioteka. Ciekawe, czy będziemy w ogóle jeszcze dużo razy wracać do przeszłości. Czy to tylko już ostateczna rzecz? No bo akcja toczy się w teraźniejszości. Problem został nam zlecony w teraźniejszości. No więc nie wiem, czy będziemy pozbywać się problemu na dzień dzisiejszy, czy zapobiegać, żeby w ogóle nie powstał w przeszłości. No. Ciekawe. To kosmos. Ale podoba mi się to przechodzenie między przeszłością a teraźniejszością. No, ale można dostać do głowy, żeby ogarnąć, co jest co. No. Gdzie to było? Tu było, nie? Kryjówka. Tak. Tu mamy podsłuchać. Co mamy? Płot. Rynna. A, bo on podsłuchuje tak. Szkoda, że nie mogę tego dać głośniej. Okej. Okay. Okej, okay, ale... Trzeba do tego dowrócić. No. My mamy albo dzbanek, albo kieliszek. Pamiętasz, jak się... Bo w kuflu jest chyba piwo, tak mi się wydaje. No. Pamiętasz, jak się robiło za naszych czasów takie telefony ze szklanką i tak, ze sznurkiem? No. Dobra, spróbujmy z dzbankiem najpierw. O, tu ktoś... Bo on tu podchodzi. Dobra, tym się nie da. Bądź pozdrowiony, bracie, otwierający. Patrz, słucha! Otwierający, strzegący, co za różnica. Nie muszę otwierać każdemu, kto się zjawi. Mógłbyś być szpiegiem. Szpiegiem? Jest taka możliwość. Mógłbyś być bardzo sprytnym szpiegiem w bardzo efektywnym przebraniu. Otwórz zabraknięte drzwi. Jakie jest hasło? No dobra, nachyl się. To bla bla bla, łyżki, bla bla bla, miecznik, bla bla bla. Dobrze? Nie. Co? Nie powiedziałeś, Szymon mówi! Otwórz drzwi, albo cię zabiję. Ach, tu drugie hasło. Okej. Okay. Aha, to Szymon mówi bla bla bla, miecznik, bla bla bla, coś tam. Bla bla bla. No dobra. To znaczy, że teraz... Aha, czy ja to mogę tu... Oddałam mu kieliszek do kieszeni. Jestem w szoku, że się zmieścił. To był mały kieliszek chyba. Chyba tak. Dobra, to co, wracamy i idziemy do bramy, nie? Tak. Kurczę, ciekawa jestem, co nas tam spotka. Pewnie jeszcze czegoś żeśmy nie zrobili w teraźniejszości, może przed wyjściem, ale będziemy się martwić później. Właśnie, jak znowu utkniemy. Aha, to mogę przeminąć. No, ja tak siedzę i czekam. Przeminąć. Dobra, chodźmy do bramy.
bla, bla, bla. Jak jest bla, 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 to zaraz mi się Hotel Transylwania przypomina. O, to mi też. Dobra. Ciekawe hasło. A mam ciekawe, czy mamy to teraz na mapie, tą kryjówkę, tak w ogóle? Czy w sensie, czy możemy tam w ciągu dnia wejść na przykład? No właśnie, bo to się pojawiało tak. Tylko w tym. Nikt nie widział. No. A w tamtym miejscu gdzieś była ta kryjówka, ale tego smoka. Zobaczymy. Nie, no jest kryjówka. To gdzie jest kryjówka smoka? W stodole? Nie. Tu, no tu jest stodoła. Tak? No. Kosmos. Dobra, to chodźmy najpierw do tej bramy. Idziemy zobaczyć, co tam się podzieje. I oni chcą od nas świstka. Tak. Teraz. O, szaleństwo. Wychodzimy na wolność. Wow, co to, Olimp? O Boże, to jakieś górne śródziemie. No. Może Frodo gdzieś zobaczy. Ciemny tu... las. O kurde. Las. Las, ciemny las i co jeszcze? A ten Olimp? Nie da się wejść. Na razie. Olimpka. Ale kosmos. Patrzę, ale nie widzę, żeby... O, czekaj. O, kraniec świata. Da się tam wejść? Da się. O mój Boże. On patrzy, płynie! Wpław! Przestrzeń. Wow, ale tęcza i palmy tu są. Ciemno tam. Ptaki! Łapie wszystkie ryby, które spadają z krawędzi. A, łapią wszystkie ryby, które spadają z krawędzi, okej. Okay. Poręczna. Aha. A, lampę zabrała! Sorry. Tego się nie spodziewałam. Trochę jak z tym kożem na świecie. No, widełki. To nie działa. To czego potrzebuję, gdybym miał wędkę? Będziemy potrzebowali ryby w takim razie. No i prawdopodobniej. Tęcza. O, ładna. To nie działa. Nie możesz sobie zabrać tęczy do domu? No nie rozumiem. A ptaka? Ptak. To nie działa. No to nie! Jakbyśmy nie mogli wziąć ryby z tego straganu. No właśnie. Dobra, może chodźmy do lasu, co? Tak, tak. On był jako pierwszy. Walizka nam się topi. Będzie mokro jeszcze z tymi śmieciami. Ile tu jest zwierzątek i motylki? Ile motylków? Ja już mam dosyć motylków. Okej, okay, co my tu mamy w ogóle? Tu coś lata. Nic nie widać na razie. No. Motylki mogą być? Nie. Motylki też nas nie obchodzą. On już też ma dość motylków. Żaba! O nie! Ich nie możemy złapać. Studnia. O! Życzeń! Ja! Życzenia tu są! Najpierw ją zobacz. Chciałabym móc wymyślić życzenie. Świetnie. Nawet miał pieniążka. Brawo. Naprawdę. No cóż. Aha. Ej, to wszystko. Tu jest korba. Całkiem przydatna drewniana korba. Da się ją zabrać? Nie, da się nią pokręcić. No! No. Ale on dzisiaj zamoczy? Czekaj, mamy wiadro. Wygląda jak mu tam. Co? Nie, nie mogę tego zrobić. Why not? Nie wiem. Musimy coś wrzucić do tej studni? Kupę na przykład. Kupę? No jeszcze ani razu jej nie użyliśmy. Nie. Płyn do kąpieli, o. Nie. A do studni? Też nie. Szkoda. No to nie bardzo.
A w dzbanek nalać wody? A, może? Nie wiem, to na sobie. O, działa! Wow! Dobrze wymyśliłaś. Jasne, bagaż. Teraz będziesz nosił dzbanek z wodą. I śmieci. Dobrze, mamy dzbanek z wodą. Ciekawe, co będziemy podlewać. Albo gotować. No ale to jest wszystko. Czy ja tu mogę gdzieś iść dalej? Nie mogę. Nie, chyba nie. Chyba wszystko. No to żeśmy się po lesie nałazili. Czekaj, masz jeszcze ciemny las. Pewnie tamtą lampę użyjemy. Może tak być. A do lampy się okaże, że musisz te świetliki nałapać najpierw. No właśnie, też tak się obawiam. Patrz, on do góry wchodzi, na górę. O Boże. A torba za nim. Jezu, dookoła. Łamatko. A to nie jest ciemny las, halo. Gdzieś tu wylas. Czekaj, tu coś jest. Podejdź najpierw tu. Pewnie tu teraz przejdzie. O Boże, to za kurczak. Jeszczuro kurczak. Czy nie możemy tego przedyskutować? Zawsze się zastanawiałem, dlaczego przechodzisz przez drogę. Słuchaj, nie przestraszysz mnie. Ty? Okej. Okay. Może ziarnem mu musimy... O, bagaż go pogonił. Jajko! I piórko. Okej. Okay. Zły chłopiec. Okej. Okay. To się tu fantów nazbiera. A na niego prawym. A już. Na oflera to jajko jest gigantyczne. Aha. Pewnie bolało, gdy wychodziło. O Boże. Ja szczególnie taka jaszczurkę. Piórko. O. Ładne piórko. Piórko bazyliszka, a to jest bazyliszek. Taki malutki trochę. No, taki młody chyba. Tu możemy iść dalej? Nie. Nie. No to do lasu. Ciem wie. Aha, bo da? Bo on miał przerwę w górach. No, no. Czekaj, bo zaś se zrobił przerwę po drodze. Nie, chyba musisz kliknąć z powrotem na ciemne, żeby doszedł. Żaba. Kolejna. To nie działa. Może ją złapiemy w ten. Ona wygląda na większą. No. Lasso? Też nie. No nic, to zobaczmy, co tu się da jeszcze zrobić. Czy tu w ogóle coś się da? Czy tu... O, muchomory. Upiorne. To nie tam działa. Tam jakieś oczy. Może już pora, bym zaśpiewała o moich ulubionych rzeczach. Okej. Okay. Ja nie chcę śpiewać. Tu się oczy gdzieś pojawiają, no. Nie? Ale nie da się na nie kliknąć. Złowieszcza woda. Może już... Aha, no to samo. Da się pójść dalej? Da się pójść dalej. Kolejne upiorne muchomory. Dużo upiornych muchomorów. O, pajęczyna. I szowa! Mięsożarna szowa! Okej. Okay. O fu! Teraz pajęczyna. To aha. Samo. I tu jakaś chatka. Nie topisz. Będzie chatka Baby Yagi! Tak, wiedźma. Na pewno będzie wiedźma. Taka stara z brodawką na nosie. Tak. Kapelusz stoi. Kocioł jest. Prawie wszystko się zgadza. Zioła są. Zioło nawet. To nie działa. A prawym? Aha. Właściwie niektóre z tych ziół zdają się patrzeć w przeszłość. Okej. Okay. Aha. Może są zakurzone. Coś tu było nie do mnie. Nie brzmi. Kocioł. Podroby oflera. Jest pełne pewnego rodzaju wstrętnych, żółtych, bluźnierczych, pięciostronnych... O nie, chwileczkę, to tylko sos śmietankowy.
A, ty czekaj, to jest ta wiedźma, która była w zamku chyba. Ona miała o tym sosie śmietankowym jakąś książkę. A, tak, faktycznie. No. Zapomniałam o tym totalnie. Kryształowa kula. Cóż, bardziej kwarc niż kryształ. I cóż, bardziej jajo niż kula. Ale chyba działa. Będziemy wróżyć? No. Jednak nie. Czy my możemy tu coś z tym zrobić? Możemy tym, pałeczką? Tak rozwalić kryształową kulę. Cię wkurzy. Może w prześcieradło owiniemy. Nie? No to nie wiem, co byśmy tu mogli zamienić kulę na jajko? Też nie? Oj. Może coś do tego sosu śmietankowego. Jajko? Może zrobię jajecznicę. O nie. Dobra, wiemy, że sos śmietankowy. To może rozcieńczymy, popsujemy. O, działa! A nie, on nabie... O kurde. Czekaj, mieliśmy wiadro z wodą, teraz mamy dzbanek z sosem. No. Psztam szmata. No. Jezu, nie mogę po prostu. Dawaj, mąkę kukurydzianą zagęścimy, nie? O Boże. No to nie wiem, tu już nic nie ma. Poza tą kulą. Ciekawe, czy do czegoś była nam woda, czy sos? Zobaczymy. Tego nam będzie brakować. Jeżeli pobiegniemy jeszcze raz. Ale nic tu nie widzę więcej, żebyśmy mogli cokolwiek przeklikać. No, też nie widzę, co za bardzo. Nie, wróć, bo zamkniesz drzwi. A tu się coś jeszcze wokół zrobić? No właśnie, nie wiem. Latają nietoperze. Nie. Nic się tu nie dzieje, chyba żeby tandynia. No to... lipa. Słowa, mięsożerna. Nie mamy robaka, bo może by ją na robaka dało radę złapać czy coś. O. Da się coś jeszcze tutaj no właśnie, po tej stronie? Właśnie chcę zobaczyć, czy coś tu jeszcze się wyświetla. No to nie było tak jak z tym bębnem, że on taki maleńki no, jest. No właśnie, to jest najgorsze, że te... Szkoda, że nie ma tutaj guzika, który wyświetla wszystkie nazwy. O, patrz, jest przełęcz, nie? No. Dobra. No, był las. I to skupienie. No, nie widzę. Kraniec świata tylko. No i co? To wracamy do miasta? Co myśmy tu w ogóle nic nie ten? Zebraliśmy kilka fantów. No. No wróćmy do miasta. Zobaczymy, co tam zrobić. Może by sos śmietankowy kucharzowi dać. Ten kucharz w ogóle tam jest jeszcze? Bo on wyszedł kiedyś, i... nie? No, nie wrócił. Możemy chyba spróbować do kryjówki. No, możemy iść. Może ten sos śmietankowy się im przyda. No to musisz się przebrać i to hasło. No. No. Chyba, że na drzwiach użyj. Albo przy drzwiach na nim? Nie. Kurde. Okej. Okay. Żeby się okazało, że nie da się za dnia tam przejść, beczka? Może to jednak w przeszłości. A może on nie założy szaty, która śmierdzi? Pewnie czarna szata z kaptury. Aha, żeby nie pachniała tak śmiesznie. Że płynę do kąpieli ją, nie? Tylko chyba się nie da tak używać. No właśnie nie, to nie wiem, czym moglibyśmy...
No pralki żadnej nie znaleźliśmy. Nie, i też nie było nigdzie chyba wanny z wodą. Znaczy, no wanna była w tym... tej tawernie, ono. Ale w nocy. Ale... Nie, no tu też było, tu też mogliśmy wejść. Aha. No. Tylko, że tam wody nie było, nie wiem, czy da się tam nalać wodę. Czy to... co działa? A może po to nam dzbanek z wodą był potrzebny? Może. Ale to dziwne, że tutaj by nie było wody. Jakie spróbujemy sos śmietanowy do wanny wlać. I manie. A tą szatę tam wciśnij? Spróbuj. Nie. Dobra, to nie. To jeszcze bym chciała zobaczyć za tym. Tu za drzwiami, jakiś gdzieś stolik nocny, to nie działa. Czy możemy na przykład do tego sejfu zajrzeć w ciągu dnia teraz? Nie. Nie działa. Obrazek sejfu? Serio. Trochę zakurzony. Dobra, to nic z tego nie będzie. To nie tu. Gdzie była jakaś maszyna, w której można było coś wyprać? W pałacu też była wanna, nie? A na placu coś? Może coś się zmieniło na placu? Byliśmy tam? Nie, nie byliśmy po naszych przeszłościowych akcjach. O Jezu! Patrz! Okej, ciekawe co się stało. Słuchajcie, wszystko z nim w porządku? Malaria. Malaria? Wystaje z niego zatruta strzałka. Zignoruj go. Pewnie sam ją w sobie wbił, w siebie wbił, żeby przyciągnąć dziewczyny. O Boże. Pewnie mu się to podoba. Jestem pewien, że nie. Narzekałby, gdyby tak nie było. Jezu. Słuchaj, nie chcę się wtrącać, ale czy jesteś pewien, że twój kolega czuje się dobrze? Ugryzł go komar i tyle. To się wydarzyło podczas poszukiwań skarbu, jak mniemam. Ta, poczuję się lepiej, jak trochę poleży. Jezu. Okej, okay, ale to się coś zrobić? No właśnie nie wiem, szukam tej strzałki, ale jest tylko napis staruszkowie. Ale może da się tą... Boże... kradzieżą kieszeniową? O, dobra, można spróbować. Nie wiem. Nie, to już nie, to chyba nie zadziała. Myślałam, że skoro jest jakaś strzałka, to wiesz, to może się pojawi. Ale pamiętajmy, że tutaj też byli ludzie, tych, tych. Może coś z tymi się da na przykład porobić teraz, czekaj. No. Sprawdźmy najpierw plac. A potem będziemy się... O! Kucharz! O! Ty! Ta, o co chodzi? Co ty tutaj robisz? Mówią, że jestem złodziejem naleśników. Siedzę też za podszywanie się pod żabę w strefie tylko dla ropuch. Jeśli pytasz mnie, te przepisy zaszły za daleko. Ja nie mogę. Okej. Okay. Kucharz niewidocznego uniwersytetu. Najwyższy czas zaprowadzić sprawiedliwość. Bo zupa była zasłona. Tak. Spróbuj go teraz okraść. A, widzisz, dobra, możemy zobaczyć. Tamtego nie, to... się udało... A, nie, nie, w tu. Nie, w bagażu. Tamtego się udało, to może faktycznie no, tego też da radę. Nie. Nie da. No ale po co się tu jest, no, kurde. Może możemy pomidorem w niego rzucić. Mazyńska wojowniczka, sympatyczna, uliczna rozgwiazda. No. Nie mogę się powstrzymać. Jej. I spłynęło, ale czy w takim razie, jak weźmiemy drugiego pomidora, to znowu robak będzie? Nie ma robaka. Nie, nie ma robaka. Bagaż? Dawaj. Pomidora dawno nie miałeś.
tu jeszcze był zaułek z tym złotozębnym. Śmieci! Śmieci! Może tu można je rzucić? Ale patrz, co jest napisane na tej maszynie. Dany King. Tego wcześniej nie było. Duny King. Nie działa. No bo zepsute jest chyba. Nie udźwignę tego. No bo on kupy tu wrzuca. Myślałam, że może śmieci się to wrzucić. Możemy mu dać śliwki? Nie. Też nie chcesz śliwek, majtek nie chciałeś, śliwek nie chcesz. Może płyn do kąpieli? Też nie? Co za ludzie. Pogadajmy z nim jeszcze. Ciągle się trzymasz? Nie mam takiego nastawienia, wiesz? Czego nie masz? To starożytna profesja, czczona w innych kulturach. To w większości w kulturach bakterii, co? Szczerze, czy kiedykolwiek myślałeś, jaki byłby świat bez techników gospodarowania ściekami? Najwyższy czas, byśmy mieli więcej do powiedzenia w rządzie, koleś. Zawsze wydawało mi się, że jesteście silnie zaangażowani w pracę rządu. To jest takie przysłowiowe. Ach, stary miecz w dzbanku z miodem. Dziękuję. Stary miecz w triku z wiadrem nieczystości. Okej. Okay. Będę się obejrzeć ten napis? Oczywiście. Osobliwy Dan, król oczyszczania. Myślałem, że wszyscy królowie są czyści. Nie, tak nie działa. Czy my tu coś możemy mu zaoferować? Chyba nie. A czy jak my mamy na przykład mąkę kukurydzianą i ten, i sos, i pomidora, czy moglibyśmy iść do kuchni i coś ugotować? Nie wiem, możliwe. I popcorn. Jeszcze zajrzyj tutaj do, nie wiem, to był psychiatryk? No, tak. Czy coś nowego tutaj zaszło? Chyba nie. Zamknij się i siadaj. Jesteś nim. Dobra, to już był. No. O, pamiętam, że pachniał rybami. Aha. Kurczę. A może tam to będzie pachniało rybami? Czekaj. O! To? Bo innego nic z rybami tu chyba nie mamy. No nie, może trzeba zrobić, żeby pachniało rybami. O Jezu, dobra. Nie wiem. Bo ona stricte, wydaje mi się, mówi o tym gościu tam przy tym straganie. No. A troll co chciał? Co proszę? Wszystko widzę oczy. Co ci się stało? Nie mogłem wytrzymać. Dudnienie, nie dudnienie. Mój mózg zwariował. Ty, nie są cali zieloni. What? On jest wariatem. To ja usuwam plamy, dezynfokuję. Sprawia, że białe jest jaśniejsze niż jasne. Że teraz nie mogę się tym zająć. Tysiąclecie, wskazówka i krewetki. Tak. A możemy mu dać płyn do kąpieli? Nie. Dobra. Oni widocznie... Na pewno trzeba im coś dostarczyć. Pytanie brzmi co? No. Może piwo bym mu dała, ale... Dobra. To nie! A z tym o? A, ten wykrywacz smoków. Co to za zapach? Jakby pieczone przepaski biodrowe. Kiełbasa w bułce, proszę pana. Zdrowa i pożywna. Powiem panu coś. Sprzedam 3 w cenie jednej, 1 pens. Nie wiem, co ja... Bardzo sobie podżynam. Nie, dziękuję. Chciałby pan kupić? Nie. Ale nawet nie usłyszał pan mojej oferty. Pomyślałam, że oszczędza czas.
już możemy tak było. No, tak mi się wydaje. Myślałam, że może coś nowego wyskoczy. No to kurczę, co możemy zrobić w ogóle? Jajko. Dobra, chodźmy do kuchni. No, ja jestem ciekawa, czy my możemy tam coś zmajstrować. Bez staruszków, proszę. Jakiś omlet albo coś. Tak. Z jajka, z mąką. Może naleśniki. Uratujemy kucharza, kucharz uratuje nas. Nakarmi smoka. Na dokładkę weźmiemy sobie jeszcze banany wiszące w kuchni, bo dawno nie mieliśmy. Będzie taki omlet z wszystkim. Tak. Ściepek tygodnia. No może jest nowy kucharz. Nie, nie ma. Coś tu się buzuje na to. No, no nie ma na co tego włożyć ewentualnie. Możemy spróbować, ale... Nie, bo to musi być nic na co. Na patelnię żeśmy oddali. No nie ma i koniec, no. Nic, moi drodzy, myślę, że będziemy to rozkminiać w następnym odcinku. Tak. Także dajcie znać, co żeśmy pominęły ewentualnie. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już za tydzień. Ze mną była Ania. Byłam. I do zobaczenia w kolejnej części. Pa, pa. Pa, pa.